Śląska, respektuj ideały sierpnia. Matka, ciotka, babka, Polska, solidarność, solidarność, solimarność, solej. Zaczynamy dzisiaj raport Martina, 15 lutego, dzień po walentynkach, czyli nie wigilia walentynki, tylko antywigilia walentynek, walentynki, walentynka, walentynego, walentynego, nie wiem, no wszystko jedno. Święto, święto poruchać zawsze można, prawda? Jak to mówią staropolscy, nasze dziady, dziady mówiły, prawda, wypić zawsze warto, poruchać już warto, przecież wszystko warto, czego nie wolno, to zawsze warto. Raport Martina, dzisiaj zapraszam wszystkich do dzwonienia, bo będziemy urządzać sobie jaja z Unii Europejskiej, co jest nasza ulubiona rzecz tutaj w Radiu Kontestacja. Znaczy nie dlatego, że akurat z Unii Europejskiej, tylko dlatego, że akurat lubimy jaja sobie urządzać. A tak sobie pomyślałem, bo wczoraj miał być raport Martina w czwartek, a jest niestety w piątek na żywo dopiero, bo no bo my tu wierzymy w własność prywatną, więc ze swoimi prywatnymi, prawda, to robimy tam prywatnie walentynki i stwierdziłem, że prywatny ma pierwszeństwo nad publicznym, także sorry, nie porobiłem zdjęć, wam nie przyślę, także sorry, sorry. Dobrze, dzisiaj jest z nami w studio grafik, to jest grafika. Będzie nam towarzyszyć grafika, bo dzisiaj będziemy rysować walentynkę dla Unii Europejskiej, postanowiłem zrobić taką laurkę. O, i o, to jest grafik, i właśnie grafik rysuje, żeby było... Ja mam tu ręce, to nie ja robię. Grafik, narysuj coś, żeby było widać, że to nie ja. Ja mam drugi obrazek. Dobrze, to jest grafik. Rysuję, prawda? To nie ja, nie moje ręce. Dobrze. A ja mam drugi obrazek i ja będę rysować na drugim obrazku i będę robić to dużo gorzej, ponieważ nie mam kompletnie talentu. I robię same takie bohomazy. Na przykład to jest... nie wiem, co to jest jeszcze, ale może to być na przykład przyszły premier Polski. Ładnie? No, dobrze. Więc zapraszam do raportu Martina. Dzisiaj będziemy się bawić, ale na początku, zanim zaczniemy gadać o Unii Europejskiej, za co ją kochamy, nie, bo trzeba jakąś jej ładną walentykę wysłać, to mam parę newsów, informacji, od których można spaść z krzesła, więc trzeba jakiś fotel z oparciem, żeby nie spadać. Zapraszam. Przy okazji mam taki pomysł, że właściwie grafikiem raportu Martina może być ktokolwiek. Z technicznego punktu widzenia jest tylko jedno wymaganie techniczne, żeby miał komputer. No to dobrze, to są dwa, żeby miał komputer i żeby miał publiczny numer IP. Jak ktoś wie, o co chodzi i ma publiczny numer IP, to i chce zostać grafikiem i rysować w trakcie programu na żywo ilustracji do tego, co mówię, o jakie ładne nawet. To no właśnie, to niech się zgłosi. martin@kontestacja.com. Mogę mieć nawet kilku grafików. No będzie fajny program, nie? Już mamy koncepcję na program. Kto chce być grafikiem? Dobra. Okej, okay, a teraz informacje. Aha, zanim informacje. Ej, dzwońcie, bo będzie lipa. 222-195-321 albo kontestacja.com. A ja wam powiem, jakiego newsa dzisiaj mamy. Albo nie, wcześniej, newsa sprzed tygodnia. Uwaga, nasz premier Donald, który wygląda, no prawie tak jak go narysowałem. To jest Donald. Po tym go poznać, bo ma na czole duże D. D jak Donald. Więc Donald wyżebrał w naszym imieniu 300 miliardów euro na parę lat. Dziękujemy. W imieniu przodków, którzy walczyli, prawda, dumnego narodu polskiego, dziękujemy, że premier tego kraju wyżebrał w naszym imieniu 300 miliardów. Czujemy się od razu lepiej od tego. Warto było budować stadion i pokazać się, że Polak potrafi po to, żeby zaraz potem wyżebrać, a im więcej, tym lepiej, bo to nas czyni lepszymi ludźmi. Dziękujemy. Bardzo fajnie. Great. Jeżeli ktoś wykrył sarkazm w tym, co mówię, to bardzo dobrze, że go wykrył, bo on tam był i jest dalej.
właściwie po staremu jest czat na stronie www.kontestacja.com i tutaj ludzie piszą, wiecie, co wy tam piszecie na czacie, ja sobie tam posłucham. Jaki przerzuty Donald, te grafiki są zeskryptowane, pyta Barrett. Nie, ludzie, bez takiego skomplikowanego języka, nie, one są rysowane ręcznie. Wygląda jak tost, ale co wygląda jak tost? Ludzie, nie znacie się w ogóle na obrazkach. Dorota mówi, że mogłabym być grafikiem Martina, ale myszką ciężko się rysuje. Jak to ciężko? A ja to czym myślisz zrobiłem? Czym? Szczurem? Oczywiście, że myszką. Tym palcem narysowałem tego Donalda. Ale ja nie jestem grafikiem. Grafik jest tu i robi ładniejsze rzeczy. Dobra, okej. Okay. Aha, czy ja mówiłem, że jest czat? Tak mówiłem. No to pora przystąpić do newsa. Oprócz tego newsa, że fajnie się udało użebrać, dziękujemy bardzo, to mamy dzisiaj takiego, nie, to z wczoraj właśnie informacja. Hiszpania, 400 euro za pomogi dla bezrobotnych na zasiłku. Przepraszam, bez zasiłku, bo jak są na zasiłku, to już mają zasiłek, a jak im się skończy zasiłek, to dostaną teraz 400 euro za pomogi. I to 400 euro. 1600 zł. No, bo no tak, no taka zapomoga, taka, wiecie, żeby jakoś tam przetrwać, no. No dobrze, a chodzi o to, że news dokładnie mówi, że Sejm, ten hiszpański, przegłosował, już parlament, ja nie wiem, czy oni tam Sejm mają, jakiś parlament, jednogłośnie zdecydował o tym, że dopóki bezrobocie w Hiszpanii nie spadnie poniżej 20%, to każdy, kto nie ma zatrudnienia i nie ma zasiłku, będzie miał prawo do 400 euro. Bo za to, że żyje. No bo musi jakoś żyć, panie, jakoś żyć trzeba, no bezrobocia to żyć trzeba. I tutaj cytują na stronie jakąś bezrobotną matkę i mówi tak: jestem bezrobotną samotką matką i studiuję. Bez tej pomocy nie byłabym w stanie przeżyć. Nie, rzeczywiście, to jest absolutnie niemożliwe. Naukowcy to już dawno udowodnili, że bez 400 euro dostawania za darmo, za nic, nie da się przeżyć. Nie da się, po prostu... Nie, no, to jest niemożliwe. Nie, no, ja sobie, może ja je robię, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że się jest naprawdę trudno, ale nie da się przeżyć, nie byłabym w stanie przeżyć, to jest dramatyczna przesada. Znaczy, rzeczywiście, nie byłabym w stanie przeżyć w sytuacji, w której musiałabym coś zmienić w życiu, nauczyć się czegoś, poszukać klientów, na przykład zmienić kraj. Nie, to jest nie do pomyślenia, absolutnie nie, to my chcemy dostać. Jaka to jest skala? 400 euro za pomogi, dla ilu osób? No więc bezrobotnych jest 6 milionów, prawo do zasiłku stracił co trzeci, no czyli 2 miliony ludzi 400 euro dostaje co miesiąc. Policzcie sobie, ile to jest pieniędzy. 400 razy 2 miliony. Razy 12 miesięcy i to będzie roczny wydatek budżetu Hiszpanii. Czy ktoś może policzyć, bo mi się nawet nie chce. Ten news jest dowodem na to, że cały parlament Hiszpanii składa się z kompletnych idiotów, zupełnie nieodpowiedzialnych ludzi, którzy po to, żeby zrobić to, co ludzie od nich oczekują w ramach demokracji, nie, w końcu głosowali na nich, dadzą im coś, co dobije i zniszczy kraj do reszty ekonomicznie. To są potworne ilości pieniędzy. Są takie ilości pieniędzy, zresztą nieważne ile to jest. Hiszpania nie ma tych pieniędzy. Po prostu ich nie ma, ma same długi. A tym czymś, no to jest po prostu rozwalenie gospodarki. Właściwie to powinno być inaczej napisane. Co zdecydował parlament hiszpański? No zdecydował, że dopóki bezrobocie w tym kraju nie spadnie poniżej poziomu 20%, to zabierzemy bardzo dużo pieniędzy tym, którzy jeszcze mają pracę i którzy dają miejsca pracy, bo są przedsiębiorcami, zabierzemy im więcej pieniędzy w oczekiwaniu, że bezrobocie spadnie jakimś cudem. Spaść ma nie wiadomo jak, bo parlament się na tym nie zastanawiał, ale no jakoś spadnie. Pomimo tego, że wszyscy teraz, którzy jeszcze pracę mają, będą obciążeni w bardzo dużym stopniu podatkiem, oczywiście, no bo skądś te pieniądze się muszą wziąć, podatkiem na tych, którzy nie pracują. Inaczej mówiąc, bezrobocie w Hiszpanii nigdy nie spadnie poniżej 20%. Właśnie sobie zagwarantowali to parlamentarzyści, bo to jest po prostu technicznie niemożliwe już, to już jest niewykonalne. Znaczy, ja nie wiem, tak na oko, ja tego nie przeliczałem, ale sobie policzcie. Ile to jest? Nie, dobra, może ktoś szybko na czacie machnąć? Więc tak, 2 miliony razy
12 miesięcy razy 400 euro. Niech mi to ktoś powie, ile to jest. Ile to jest z euro? 10 miliardów euro, tak? Nie tak dużo. 10 miliardów euro? Poważnie? A tu dadzą radę. Nie, zaczekajcie, to jest niemożliwe. Aha, bo tylko 2 miliony. 10 miliardów euro. Czyli, aha, to jeszcze może wytrzymają. Ale oni nie mają 10 miliardów euro. Oni nie mają 2 miliardów euro. Oni w ogóle nic nie mają. Mają już same długi tylko. No to ja nie wiem, jak ma spaść to bezrobocie. Bo od czego? Niech mi to ktoś wyjaśni, jak komu dobremu, bo ja nie wiem. Albo dzwońcie, jak macie komentarz, 222-195-321, bo może ja tu dramatyzuję, może to nie jest wielki problem. Może jest. Przy okazji, jeden ze słuchaczy pod ostatnim audycją powiedział mi, że może to nie był taki głupi pomysł, by gdyby zrobić w Polsce podobnie, tylko że bardziej. Czyli, że każdy mieszkaniec Polski dostawałby 500 zł gwarantowanego przychodu. Nie? No i tak, 40 milionów. Obrazek. Czyli 40 milionów razy 500 zł. No to mi wyszło. Zaraz, źle mi tam wyszło. Czy razy 400 zł. Wyszło mi to jakieś. Ile? 300 miliardów? Nie, więcej. Nie, mniej. Czekajcie, 200 miliardów. A tak, wyszło z obliczeń, że to jest tylko 200 miliardów złotych. Po to, żeby zagwarantować każdemu właśnie, żeby tam nie umierał z głodu, nie było bezrobocia. 200 miliardów. Czy wy wiecie, ile to jest 200 miliardów? Czy ktoś ma pojęcie blade? Ile to jest w budżecie 200 miliardów? Ja mam tutaj karteczkę i uwaga, wymieniam liczby. 42 miliardy... Nie, to nie jest. Może... O tu. Na wymiar sprawiedliwości w Polsce jest przeznaczone 10 miliardów złotych. Tak, do porównania. Obrona narodowa 21 miliardów. A teraz dochód gwarantowany 200 miliardów. Ktoś proponuje i mówi, że to jest według niego całkiem fajny, realny pomysł. Wszystkie wydatki w 2012 roku budżetu państwa roczne wynosiły 327 miliardów złotych. Z czego teraz 200 miliardów dodatkowo skądś by się miał wziąć, żeby dać każdemu i zagwarantować. Ludzie. No rozumiem, że można mieć różne propozycje, ale trzeba liczyć trochę, liczyć się z tym, ile to jest pieniędzy. Nie tylko 400 zł dla każdego. To co to jest? No to jest więcej niż połowa tego, co wydaje Polska na wszystko dzisiaj. To jest 10 razy więcej niż jest wydawane na sądy. Nawet nie wiadomo by było, co zlikwidować, żeby zagwarantować ludziom minimalne pensje w Polsce. Czy można powiedzieć, trzeba by zlikwidować tak, całą naukę, szkolnictwo, administrację publiczną, wymiar sprawiedliwości, policję, wojsko, już mówię wojsko? Jeszcze pomoc społeczną, edukację, tak, ochronę dziedzictwa narodowego, wszystkie muzea, kulturę fizyczną, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody i może by starczyło. Tak akurat. Po to, żeby każdy miał minimum gwarantowane. Nie, dobra, super, to są pomysły, fantastyczne, fenomenalne, ale ej, ludzie, nie da się po prostu, nie ma pieniędzy. Trzeba się w końcu spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, nie ma pieniędzy, sorry, wiem, że jest trudno, bez pracy, 20% bezrobocia w Hiszpanii, ale nie możemy dać, bo nie ma pieniędzy. No, nie znalazł się ani jeden w parlamencie hiszpańskim człowiek, który by się wziął i by krzyknął, że hej, panowie Hiszpanie i panowie i panie Hiszpanki, nie mamy pieniędzy, nie damy wam. Sorry, nie możemy tego zrobić, bo to jest powiększanie bezrobocia jeszcze bardziej. No bo to zwiększa bezrobocie, a nie zmniejsza. Od czego by się miało więc w Hiszpanii zmniejszyć bezrobocie? Niech ktoś rzuci propozycją, bo ja nie widzę nic, co robią Hiszpanie po to, żeby zmniejszyć poziom bezrobocia. Okej, okay, mamy pierwszy telefon i może on nawet działa. Witamy. Pewno działa. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesiek mówi. A, cześć. Ja na ten temat właśnie. Mówimy, nie ma pieniędzy, nie ma na nic pieniędzy. Mhm. To gdzie się one podziały? No, gdzie się podziała cała produkcja? Gdzie się podziała cała produkcja? Bardzo łatwo jest, prawda, produkcję bardzo tanią w systemie takim, jak kiedyś był w PRL-u, brać z Chin, bo tylko na tym bic polega, że tam jest dlatego tak tanio,
jak było kiedyś u nas w Polsce. W Polsce też było bardzo tanio, bo dolar kosztował na czarnym rynku 100 zł, a prawda, oficjalnie kosztował 4 zł. I wszystko się opłacało, wszystko mogliśmy sprzedać, mieliśmy produkcję, sprzedawaliśmy. No ale przecież zbankrutował ten kraj w końcu. Sam zbankrutował? No, jakoś zbankrutował. No, poczytajmy sobie, jest taka książka Victory, nie naszego autora, amerykańskiego profesora, Victory, jak działały ekonomicznie Stany Zjednoczone na, prawda, za żelazną kurtyną, żeby zniszczyć u nas wszystko. Żeby zniszczyć u nas wszystko, tak? Znaczy, inaczej mówiąc, bez wpływów zewnętrznego, bez wpływów zewnętrznych, wpływ Polska zewnętrzny. By kwitła i rosła, tak? Ekonomicznie. I kwitła, nie rosła. Proszę pana, ja przeżyłem PRL i bajeczki, które opowiada się dzisiaj o tym strasznym PRL-u, to są bajki. Myśmy byli zniszczeni i odbudowaliśmy się. Budowaliśmy fabryki, budowaliśmy bloki, odbudowaliśmy to, co zostało zniszczone, odbudowaliśmy nawet Warszawę, którą należało zrównać z ziemią, bo były z gliszczami tylko. Ale myśmy odbudowali. No ale jak się nagle... to ma do gospodarki? Bo potem, no tak, rzeczywiście na początku, ale potem już ludzie chodzili do pracy, kupowali, sprzedawali. I co, ten system był wydolny? Działał dobrze? No, nie działał, poproszę pana, nie działał, znaczy działał. Działał. Wszystko było. Nieprawdą było. Jest, że nie było co do garka włożyć. Teraz naprawdę, niech mi pan wierzy, nikt w PRL-u nie chodził szukać po śmietnika. No, to prawda. Było biednie na pewno. Aż się wszystko skończyło. No tak, rzeczywiście, no w Hiszpanii właśnie dzisiaj też nikt nie chodzi szukać w śmietnikach, bo jak ktoś nie ma, to państwo daje. Ale pytanie, jak długo może coś takiego trwać? Proszę pana, to są różne wyjścia. Można otworzyć komory gazowe i do gazu, eutanazję ludzi chorych i wtedy będą na wszystko, będą pieniądze na rząd. Może, a obawiam się, że nie będzie ich. No dobrze, dziękuję za telefon, żeby inni, bo jeszcze inni dzwoniący tutaj też chcieli się wypowiedzieć. Dzięki wielkie. Dobranoc. Więc to był, widzicie, inny głos kontestacji. Właśnie, to ciekawe. Ej, może ktoś chce coś? Jacek dzwoni i odpowie. Może coś, albo może nie. Halo, kłaniam się. No, witamy. No, kłania się Dania z tej strony. Słuchajcie, co wy macie, ludzie, powiedzcie mi, z tą produkcją? O co tu chodzi? To jest jakiś obłęd, czy to jest jakiś fetysz, czy to jakaś taka obsesja? Ja tak słucham, że żeby gospodarka była mocna, to musi produkować. Ja mam taki pomysł na eksperyment myślowy. Niech każdy się zastanowi, ile co miesiąc wydaje pieniędzy na produkcję przemysłową, znaczy kupuje sobie, nie wiem, kalkulator czy komputer, a ile ktoś wydaje na usługi, czyli płaci za to, że mu pani coś poda w sklepie albo coś takiego, bo ja tyle razy słyszę, że w tym PRL-u to była taka produkcja, bo pani, to jest renta. No, ale była, że... nie, coś tam, była jakaś produkcja. Była, ale co z tego, Martin? No ja nie wiem właśnie, co z tego. Znaczy, ja może sama... to nie wyjaśnisz, bo to jest jakiś... Ja nie wiem, co jest z tą produkcją. Wiesz, ludzie zawsze zapowiadają, że kraj, żeby mieć mocną gospodarkę, musi mieć mocną produkcję. Powiedz to Szwajcarom. No albo nie na... mają, rzeczywiście. Nie, ludzie, bo to rzeczywiście, żeby wyjaśnić, sama produkcja to jeszcze jest trochę za mało, nie? Bo można by ustawić kraj tak, żeby połowa ludzi wykopywała doły, a druga połowa je zasypywała i... Nie będzie bezrobocia, bo każdy będzie albo zakopywał, albo wykopywał, ale to nie będzie sprawiało, że jak oni będą porządnie się przykładać do pracy, to kraj będzie bogaty. No mi tego tłumaczyć tylko... nie musisz, słuchaj. Tłumaczę wszystkim, nie? Na żywo jesteśmy. Więc zwróćcie uwagę na to, że sama produkcja nie wystarczy. Potrzebna jest taka produkcja, usługi albo cokolwiek, które jest potrzebne ludziom, z którego coś wynika, potrzebnego dla ludzi. Nie? Ja bym dodał, że tego się nie da zadekretować od góry w dodatku. To musi samo z siebie wyjść. No, gdyby był rzeczywiście super genialny rząd, który by wymyślił, centralnie zaplanował, co ma kto robić,
tak, żeby było potrzebne wszystkim innym, no to by działało. Ale to jest absolutnie niewykonalne z powodu tego, że nie jest nikt w stanie ogarnąć przepływu towarów i usług i potrzeb pomiędzy 40 milionami ludzi. To wszystko może regulować, wyregulować sobie albo wolny rynek sam, bo tam się reguluje to za pomocą cen, no albo mówię, super genialny umysł, którego jak na razie nikt nie ma. A wiesz, tego nawet super genialny umysł nie wyreguluje, bo no, to jest taka teoria Demona Laplace'a, że tego się po prostu nie da stwierdzić. Ten facet, którego agent Tomasz niedawno wciągnął na listę śpirusów, taki ten Zyzio, Zyżyński, trzeba się tak nazywać, że Zyzio. Tylko po pijaku da się go wymówić nazwisko tego człowieka, taki profesor PiSu flagowy. On miał taki strasznie płakał w jakimś programie, że Poloneza żeśmy zaprzepaścili. Ja nie wiem, chyba jak PiS wróci do pracy, to z powrotem będziemy Poloneza klepać w Polsce. I naprawdę to będzie dobrobyt, nie? Tak mi się wydaje. Tak, na pewno. To jest sposób. No dobra, okej, dzięki za komentarz. No dzięki, to na razie. Na razie. To był Jacek, no proszę, ale się rozmowa skręciła w kompletnie inną stronę niż się spodziewałem. No. Co wy myślicie o tym? Czy to, czy jesteście za PRL-em, czy za anty-PRL-em? W ogóle to w którymś momencie tych rozmów jakoś przypomniał mi się taki kawałek z filmu. Znacie ten film? Pierdoli. No był taki film. Dobra, nieważne, przepraszam. Ja chciałem puścić no, kolejnego słuchacza. Witamy. Kontestacja. A, witam. Jak tak tutaj weszliśmy na tematy tej produkcji, bo ten pan, który wcześniej się wypowiadał, mówił, my mieliśmy produkcję, my tutaj, prawda, wszyscy, prawda, fabryki w ogóle. Kto to do jasnej cholery jest? My. My Polska. To jest ten... No właśnie, my Polska. Znaczy, to jest jakby takie myślenie na zasadzie, takie kolektywne, prawda, jakieś abstrakcyjne, jakby patrzenie na ekonomię to jakieś abstrakcyjne pojęcia, jak my Polacy, my Hiszpanie, no dobrze, my Niemcy. Okej. Statystycznie ludzie mieszkający w Polsce byli podobno bogaci za PRL-u. Ja nie wiem, ja musiałem na innej planecie żyć. Ja byłem mały, jak się kończył PRL, ale jedyne, co pamiętam, to dziadowskie towary, kolejki do wszystkiego, rzeczywiście pełne zatrudnienia, ale każdy się obijał albo kradł, ile wlezie. Waluta była nic nie warta i wszyscy, jak coś mieli, chcieli mieć dobrego, to musieli przywozić z zagranicy. No, czy ja się mylę? No, czy nie? Nie, no, nie. Nie, tylko o co chodzi. Ty się, Martin, my się tutaj nie mylisz, ale ja chciałbym, jakby, ciekawą, jest taką ciekawą rzeczą, bo w zasadzie, co to jest ekonomia? W ekonomii chodzi o to, żeby jedni ludzie pomagali innym ludziom rozpakajać ich potrzeby. To jest nie chodzi o żadne produkcje, nie chodzi o żadne tak naprawdę no, nie wiem, nadwyżki handlowe i tak dalej. Chodzi o to, żeby jedni ludzie drugim pomagali spełniać ich potrzeby, żeby to było jak najbardziej wydajne. Prawda? Tak, oczywiście, o tą wydajność chodzi. O to, żeby jak najmniejszym wysiłkiem zrobić jak najwięcej coś, za co ludzie chcą zapłacić z własnej woli. I to jest właściwie definicja wszystkiego, żeby robić to, za co ludzie są, chcą sami z siebie zapłacić. Chcą zapłacić, bo widocznie im to potrzebne, bo mają zachciankę. Wszystko jedno dlaczego, ale chcą zapłacić sami z siebie. Dokładnie. I tutaj w zasadzie nie, mi to nie robi szczególnie różnicy, czy koszulka, którą ja kupuję, jest wyprodukowana w Polsce, w Chinach, czy nie wiem, w Burkina Faso, ma być dobra i jak najtańsza. No a jakieś pojęcia w zasadzie takie, bo w zasadzie czym się różni taki Luksemburg od województwa, dajmy na to, podlaskiego? Rozmiar trochę podobny, tak w pojęciu czysto geograficznym, prawda? Gdzie rozmiar podobny, no ludzi tam jest może trochę więcej, ale w zasadzie no to jest po prostu kawałek terytorium, na którym mieszkają jacyś ludzie, prawda? I jakby w ogóle całe pojęcie, że gospodarka jest w jakiś sposób narodowa, prawda? Gospodarka polska, gospodarka niemiecka, prawda? Gospodarka hiszpańska, według mnie to nie ma sensu. Bo gospodarka jest jedna. Ludzie globalnie sobie jakby pomagają spokajać potrzeby. No tak, oczywiście pewnie, że tak, ale można wziąć pod uwagę. Jakaś.
No, można wziąć pod uwagę bogactwo ludzi, którzy mieszkają na jednym osiedlu, albo w jednym mieście, albo w jakimś jednym obszarze. I to tutaj o to chodzi chyba tylko. No, dobra. Okej, dzięki. Jakiś komentarz jeszcze? Nie, czekam, a co byś... będziemy... Rysować, tak. Ja chciałem, to zacznijmy rysować powolutku. Za co kochasz Unię Europejską? Powiedz, za co? Ja będę rysował. Za co? Za pieniążki. Za euro, tak. Dobrze. Rysuję euro. Rysuje nas, prawda? Olbrzymią ilością kasy. 300 miliardów. Tak musimy oddać składce. Tak. Znaczy i tak dostaniemy więcej niż zapłacimy. Jej, 300 miliardów, dziękujemy, kochamy, serduszko, wszędzie serduszka. O, tak, kochamy za utrzymywanie skansenu na wsi, w rolnictwie, tak, za to można Unię kochać. To jedna rzecz naraz, powoli, powolutku, dobrze, to raz wystarczy. Niech ktoś inny powie o skansenie na wsi. Okej, spoko. Dobra, dzięki. To opuszczamy następnych, dzięki, cześć. Na razie. Dobrze, też mamy pierwszy kawałek. Co do ekonomii, to oczywiście każdy może mieć inne wyobrażenie o ekonomii. Każdy może uważać na przykład, że za PRL-u Polska stała mocno na świecie i była pierwsza w produkcji tego albo tamtego. A na przykład można też uważać, tak jak prawda, minister, jeden nasz polski, o, że zależność podatków od wpływu, zależność wpływów do budżetu od wysokości podatków przebiega tak, jak tutaj macie z prawej strony, krzywa Rostowskiego idzie liniowo. Krzywa Laufera już dawno temu ktoś kiedyś zbadał i wymyślił, że krzywa Laufera ma postać właśnie taką, jak widać z lewej strony, czyli że jest punkt, przy którym zwiększanie podatków doprowadzi do tego, że obniży się już poziom wpływów do budżetu. No, tymczasem krzywa Rostowskiego pokazuje, że jest zupełnie inaczej, można zwiększać podatki w nieskończoność, a wpływy zawsze będą rosły i dlatego zapewne się właśnie to robi. To dzisiaj znalazłem w internecie. Warto wiedzieć, takie nowe pojęcia ekonomiczne znać jak krzywa Rostowskiego. Zresztą ja myślę, że no niestety, dobra, to może to jest śmieszne dla tych, którzy mają blade pojęcie o tym, jak działa ekonomia, jakie są zjawiska na rynkach. No ale myślę, że większość ludzi po prostu nie rozumie do końca, jak działa gospodarka, ani nie trzeba rozumieć do końca. W ogóle się nie orientuje, jak działa no, gospodarka, jak działa ekonomia, jakie tam zjawiska zachodzą i myślą tak liniowo właśnie, taki, o prawda, prosty człowiek, co to będziemy komplikować? Patrzcie, ile tu kresek jest w lewej, z lewej strony, krzywa Laufera, tutaj jakaś w ogóle krzywa kreska, jak to narysować? Potem jakieś linie przerywane, jakieś T1, T2, a z prawej mamy genialną prostotę. Krzywa Rostowskiego. Zwiększasz tu, zwiększa się tam. Cudownie, po prostu rządzi pan Rostowski. Dobrze. To odbieramy telefon. Witam, cześć, cześć. Cześć, szukaj z tej strony. A cześć, szukaj. Trochę zboczyliśmy z tematu z racji tego, że chcieliśmy mówić o Unii Europejskiej, ale ja znalazłem w ogóle innego newsa. To znaczy, nagłówek już jest szumny i uderzający. Mm-hmm. Becikowe do pełnoletności. Myślisz, znaczy? I tak sobie pomyślałem, czy to by się w Unii przyjęło? Oczywiście. Darmowe pieniądze się by miały nie przyjąć? Otóż czytam. 1000 złotych miesięcznie na każde dziecko, aż do pełnoletności. O. Zaproponował tam PiS. Dobra, nieważne. Jak policzyliśmy, może to kosztować 90 miliardów złotych rocznie, czyli prawie 1/4 budżetu Polski. No właśnie. Zaproponował to, i tutaj proszę o kwiaty dla tego pana oraz kolumbijskie prostytutki, Krzysztof Rybiński, były prezes NBP. Jako nowy ekspert kandydata PiS na premiera. Ja tu nie chcę jechać po PiS-ie, ale to jest chyba jakiś trolling socjalny, polityczny. To jest, ja nie wiem w ogóle. Nie, jest jeszcze kwiat dla Rybińskiego. Ale nie, to poważnie on to powiedział, tak? Jest jeszcze, to znaczy właśnie o to chodzi. Wydaje mi się, że to jest jakiś trolling. No owszem, media podały taką informację. I to poważne, o ile można coś takiego nazwać poważnym. Ale jest jeszcze jeden rozdział tej wiadomości, nazywa się Skąd pieniądze? Rybiński odpowiada. Skąd wziąć na to pieniądze? W projekcie do każdej umowy należy wpisać źródło jej finansowania.
I skąd tutaj Rybiński chce brać pieniądze? Pisze, że pieniądze można wziąć choćby poprzez ograniczenie bardzo wysokich emerytur otrzymywanych przez część osób lub likwidację niektórych ulg podatkowych. Aha, 90 miliardów, tak? Wziąć z tego. Tak, no tak, żeby tak, 90 miliardów rocznie, aż do pełnoletności dla wszystkich Polaków koło. Ja mam tutaj dane z ZUS-u akurat pod ręką, więc ja wam powiem, ile wynosiły w 2012 roku wpływy i wydatki ZUS-u, bo ZUS jest traktowany osobno, nie jest w ogóle w budżecie państwa ujęty, tylko jest zupełnie osobno. No więc ZUS, w ogóle to jest państwo w państwie. Pamiętajcie, ile wydaje w 2012 roku, wydał budżet kraju, nie? 300 ileś tam miliardów, prawda? No, a teraz ZUS wydał 184 miliardy, tylko sam ZUS jeden. Więc więcej niż połowę tego, co wydaje cały budżet kraju. Wpływy wynosiły 127 miliardów. Więc żeby 90 miliardów z tego zabrać, to by trzeba większości ludzi pozbawić w ogóle do zera emerytury. Żeby w ogóle nie dostali. Albo chyba nawet wszyscy, bo te wydatki nie tylko przecież o emeryturze, mówią tylko o wszystkich wydatkach ZUS-u. Ja więc chciałem jeszcze zakończyć cały mój telefon tak trochę ludobójczo, ale cóż, trzeba by było zmniejszyć ilość emerytów albo ilość ludzi od 0 do 18 roku życia można by na przykład. No właśnie, ciekawe, bo poprzedni słuchacz ten od fan PRL-u powiedział, że właśnie to tak można rozwiązać problemy gazem. Można, a w artykule, który tutaj przytoczyłem, tutaj już w ramach pożegnania z słuchaczami, powiem tylko, że oczywiście to tylko szacunki, bo liczba osób w wieku od 0 od 18 lat jest zmienna i będzie w najbliższych latach spadać. Także moi drodzy, uważajcie na siebie. Trzymajcie Dobrze. Się. Z Panem Bogiem. Dzięki. Dzięki bardzo. To był Szukaj w raporcie Martina. To co, jedziemy z tą Unią Europejską, czy chcecie jeszcze weselsze newsy o dostawaniu darmowych pieniędzy? Nie, właśnie w ogóle, czemu nie? Fajnie, super jest. Ej, wszystkim za darmo. Ile tam, czym chata bogata, a jak nie bogata, to też. No dobrze, dobrze, nie mam już newsów przerażających, przeraziło mnie to wszystko. W razie jeszcze chciałem, pod ręką mam tutaj kalkulator, chciałem jeszcze raz policzyć, bo coś nie wierzę, by w Hiszpanii 400 euro dla każdego bezrobotnego, poza zasiłkami już, dla 2 milionów ludzi, 2 miliony razy, czekajcie, 2 miliony, tak, razy 400 euro oni tam im dawali, tak, czyli no, co, 800 milionów euro na miesiąc, nie tak dużo rzeczywiście jest. Biorąc pod uwagę budżet państwa, jest 10 miliardów około euro. No tak, to jest około 40 miliardów złotych, czyli tyle, ile wydaje cała Polska na co właśnie? Policzmy. I to 40 miliardów będzie akurat na administrację publiczną całą, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości i policję. No, chyba tak, coś koło tego. No, to tyle. To takie drobne. Rzeczywiście, nie, w ogóle. Fajnie, nie? I od tego się ma polepszyć ludziom. Kurde, nie mogę. Czy naprawdę ktoś poważnie uważa, że po takim posunięciu jest naprawdę jakakolwiek szansa na to, że w Hiszpanii bezrobocie spadnie poniżej 20%? A gdyby nawet spadło, to co, wy myślicie, że ludzie, którzy raz już dostają 400 euro za nic, będą chcieli powiedzieć, dobra, okej, zabierzcie nam. Już nie chcemy. Teraz już pójdziemy do roboty, bo jest 19% bezrobocia, to spokojnie, to już sobie damy radę, tak? Tak myślisz, że tak ludzie robią? Tak? Tak? Naprawdę? No to właśnie. Na tym się mniej więcej odpiera chyba gospodarka albo rządzenie w krajach europejskich. Na jakichś wydumanych, takich wymyślonych, idealistycznych założeniach odnośnie natury człowieka. Bo ja, na przykład, moje założenie dotyczące natury człowieka jest takie, że człowiek jest leniwy. Jak może dostać za darmo, to weźmie. Po drugie, człowiek jest zazwyczaj niemyślący zbyt dalekosiężnie, choćby dlatego, że nie ma wiedzy, nie ma czasu, więc jak mu dadzą do wyboru dostać dzisiaj 400 euro, ale kosztem takim, że za 10 lat będzie połowa kraju nie będzie miała pracy, to on powie spoko, dobra, spoko, potem się pomyśli. Nie, a nie, że
Wiecie, bo dzisiaj nie mam co jeść, dzisiaj nie mam za co żyć, to ja chcę teraz pieniądze. A co będzie potem? Co ma być potem? Nie wiem, nieważne, to już ktoś inny, niech coś wymyśli. No, nie moja sprawa. To mnie, nie wiem, czy to jest przerażające, czy zupełnie normalne. Właściwie wychodzi na to, logicznie myśląc, że to jest naturalny efekt demokracji. No, co, no dobra, to już jest jakaś tam polityczna, nie ekonomiczna kwestia, ale no bo zastanówcie się, co innego mógłby parlament w demokratycznym państwie hiszpańskim uchwalić niż to, żeby dać zapomogę 400 euro tym ludziom, którzy nie mają pracy. Przecież ich już jest 6 milionów, 6 milionów bezrobotnych, 20% bezrobotnych. No jeżeli się zrobi w którymś momencie tak, że ponad 50% kraju będzie bezrobotna, no to bezrobotni będą decydować już o wszystkim. No bo będą mieli większość, więc ci wybrani przez nich będą decydować, żeby po prostu im dawać za darmo, w ogóle wszystko. Kompletne absurdy. Nie? No bo, wiecie, nie będą myśleć o dobrze całości kraju, tylko każdy myśli o sobie, a każdy chce dostać za darmo, a nie przejmuje się tym, jak się to wszystko musi skończyć. Jak się może inaczej skończyć? No tak jak PRL. Choćby nie wiem, co mówić, to z danych, nawet z danych, ze wszystkiego, z wyobraźni, z obserwacji życia codziennego wynika, że gospodarka planowana centralnie jest potwornie niewydolna. Marnuje się mnóstwo tego, co ludzie robią. Większość się marnuje w ogóle. No nie wiem, dziwi mnie, że ktoś ma wątpliwości naprawdę. Nawet nie wiem, jak to... Nie przygotowałem się, żeby takie rzeczy tłumaczyć, ale może rzeczywiście powinniśmy, po to jest to radio, rzeczywiście, żeby wyjaśniać, że to nie złodziejstwo, nie Stany Zjednoczone, które oczywiście były przeciwne blokowi wschodniemu, tylko sam system gospodarczy PRL-u, Związku Radzieckiego, całego tego socjalistycznego bloku, ten system był niewydolny i wszystkie kraje, wszystkie bankrutowały. Jeden po drugim. Jeden wcześniej, drugi później. Nawet nie chodziło już samo bankructwo, ale popatrzcie, jak się żyło ludziom w Polsce, jak się żyło w Niemczech zachodnich, w RFN-ie, w porównaniu. No, jak? A to podobno Polska wygrała wojnę, nie? No, Niemcy też były trochę zniszczone chyba, nie? No, Berlin to nie był w jakimś super stanie po wojnie, więc to się naprawdę nie da wytłumaczyć niczym innym, jak tylko gospodarką, tylko zjawiskami ekonomicznymi. No dobra, tyle mojego monologu. Jak ktoś chce dzwonić, 222-195-321 albo kontestacja.com, dzwońcie, pogadajmy, czemu nie, ale w międzyczasie będziemy mówić, za co jesteśmy wdzięczni Unii Europejskiej i zróbmy jej tą walentynkę, naprawdę trzeba. Aha, nie ten guzik. Bo czekajcie, właśnie to ja nie wiem, czy my zdążymy w ogóle cokolwiek narysować, bo jeden ze słuchaczy przysłał nam tutaj taki kawałek filmiku i interwencję, o nowy obrazek, ciekawe co to jest, przysłał nam kawałek filmiku i ja go wam puszczę. No dobra, to jest filmik taki przykładowy, który jedni mogą interpretować na korzyść dla tego, kto jest tam bohaterem, a drudzy dla niekorzyść. Chodzi tutaj o to, że jeden facet dostał, jeden gość, nasz słuchacz zdaje się, dostał mandat. I za co to zaraz usłyszycie, krótko. No i teraz pytanie, co o tym sądzicie? Czy to dobrze, że dostał mandat? Że się, znaczy, czy dobrze sprowokował ludzi, żeby mu dali ten mandat? I jak to o nim świadczy, jak to o nich świadczy? No jakie komentarze będą? Dobra, posłuchajcie, bo to taki krótki kawałek nagrania, tylko się trzeba wsłuchać. Ale czym ja pana obraziłem, proszę mi powiedzieć? Gdzie jest pana gestii ocena bardzo przepraszam. Fizjonomii funkcjonariusza w czasie wykonywania pewnych obowiązków. Pan się pyta, dlaczego biegam w centrum, odpowiadam, żeby nie wyglądał tak jak funkcjonariusz. Wie pan co? No dobrze, no pana... podciągniemy jeszcze to panu, także proszę się spodziewać tego. Proszę się spodziewać. Pan zaraz sobie podzwonię za to. Dobrze. Zapytania to zaczęły, bo jeszcze powiem panu szczerze, że jeszcze nigdy w życiu mi się to nie zdarzyło, żebym taką sprawę panu zrobił, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Pewnie, że tak. Dziękuję bardzo. Dobrze, więc ja, jak ktoś nie dosłyszał, to ja powiem. Więc ktoś dostał mandat, bo funkcjonariusz do niego podszedł i mówi, dlaczego pan biega z psem? A on mówi...
Po to, dlatego, żeby nie wyglądał tak jak funkcjonariusz. Czyli taki... Właśnie, to jest ten moment, kiedy należy coś narysować. Dlaczego właśnie pan biegał z psem? O, ja narysuję teraz w trakcie. No więc teraz pytanie, czy warto się, prawda, bawić z funkcjonariuszami, czy nie warto? Tu jest pies. Pies, który jest przed bieganiem. Nie, to jest pies, który już biegał. Tu ma ogon, tak? A to jest pies, który nie biega. I wygląda jak funkcjonariusz, który widocznie był taki, jaki był. No nie był aż taki straszny. To jest pies właśnie, prawda, przed bieganiem. Jak funkcjonariusz. To jest pies F, a to jest pies biegający B. Rzecz, jak to skomentować? No dobra, okej, z jednej strony to jest trochę... Nie no, dobra, jak ktoś się chce pobawić, mandat nie jest aż taki drogi, a jest tam trochę zabawy z tym, to może bardzo, ale nie wiem, ja nie jestem zwolennikiem takiego... bez potrzeby szukania sobie problemów, ale mówię, jak ktoś lubi... Mnie to śmieszy, to tyle muszę przyznać. To może to jest jakieś takie nawet gówniarskie trochę zachowanie, że... Czemu pan biega z psem? Żeby nie był taki gruby jak pan. Ja, funkcjonariusz, oczywiście kompletnie poczucia humoru zero. Można się spodziewać tego, nie że się zaśmieje, nie że obraża i wali mandat. Mnie to dziwi. Dobra, funkcjonariusz ma minusa od razu, na dzień dobry. Panie funkcjonariusz, weź się pan puknij w łeb. Mandaty za to, żeby ktoś powiedział, że pan jesteś gruby. Weź pan sobie pobiegaj trochę. Kurde, stary człowiek. Nie, dobra. No, ale czy prowokowanie tego jest okej, to już inna sprawa. Dobra, dzwoni słuchacz i odbierzemy. Godfather, cześć. Cześć, Martin. Rozumiem, że dzisiaj robimy to, walentynkę dla Unii Europejskiej, tak? Z tytułem. Ja chciałbym Unię pochwalić, no i pochwalić tutaj też, pozdrowić właściwie mogę jednego użytkownika z czatu. Mhm. To dobra. Mi się podoba bardzo jego nick, bo się podpisał Godmother. Godmother. Dobra. Matka chrzestna, tak jest. Tak, i to jest bardzo fajne. Pochwalić chciałem Unię Europejską i to całkiem poważnie. Takiego powiedzieć, co może wśród właśnie wolnościowców nie jest na tyle popularnym poglądem, ale że nawet właśnie może nie tyle Unia Europejska, co jedna instytucja utworzona bodajże na tej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Chodzi mi o Trybunał w Strasburgu. Pochwaliłbyś? Naprawdę? Pochwaliłbym, co wbrew oburzeniu wielu patriotów, bo tu wiesz, oni tacy, że niby jesteśmy podlegli teraz, że to nie nasz polski sąd jest po prostu najważniejszy, tylko podlegamy pod ten Trybunał. No tak. Pochwaliłbym dlatego, że wydaje mi się, że te właśnie prawa, jakie tam są respektowane, są lepsze niż te, co mamy w Polsce. I tutaj dobrym przykładem... To znaczy, inaczej mówiąc, że polskie sądy są jeszcze gorsze. Tak, dokładnie o to mi chodzi. I paradoksalnie, choć Unia Europejska, można powiedzieć, narzuciła nam masę tych regulacji wszelkich, przeszkadzających, kurczę, w prowadzeniu biznesu, to Malius właśnie kiedyś powiedział bodajże to na Konteskampie, że dzięki Strasburgowi możemy się bronić przed naszym posranym prawem. To jest paradoks, tak. Także myślę, bardzo chętnie bym posłuchał właśnie, jakby ktoś zadzwonił, żeby ktoś też jak ma ochotę się na ten temat wypowiedział, jeśli będziemy ten temat kontynuować, bo to mi się wydaje mało popularnym takim poglądem, a ciekawą rzeczą w obecnej Polsce. No, czyli wyszło nam nieironiczne naprawdę, że miłość do strasburskich sądów. Może miłość nie, ale taka właśnie, albo miłość, ale taka czysto ironiczna już z takim, taka nie do końca, nawet nie wiem jak to nazwać w tym momencie. Rany, co to jest narysowane tutaj u mnie? No dobrze, bardzo, właściwie może i dobrze. Okej, okay, no dobra, mamy kupę pieniędzy, sądy w Strasburgu i ja bym dodał ciebie banana. Dobra. Dziękuję. To dodaj, a dobra, już nic nie dodawaj. Starszy, był Godfather. Dobra, dzwońcie i rzućmy jakieś, co to tam leci. Ja w ogóle nie wiem rysować, nie narysowałem tak, to coś jest nie tak, wiem, że coś jest nie tak z tym tutaj kółkiem, ale nie wiem co.
Wiem, chyba flaga unijna tak nie wygląda. Nie, to była chyba kwadratowa. Nie, tragiczny, ja jestem tragiczny w rysowaniu jednak. I myszą w dodatku też w ogóle. Ale czekajcie, co ja to chciałem powiedzieć. Aha, banany, więc tak, banany. Trzeba podnieść. Ja muszę podziękować, żeby zdążyć za banana Unii Europejskiej. Może żółty powinien być chyba. Żółtego banana. Za to, że dzięki Unii Europejskiej mamy proste banany, tak, a nie jakieś krzywe. Ponieważ krzywizna banana jest uregulowana. Co byśmy biedni zrobili bez regulacji krzywizny banana? No. I to jest ode mnie podziękowanie dla Urka, dla Unii Europejskiej. Ale to jest coś źle to w środku, ten zegar jakiś. No dobra, no nieważne. Mamy lepszego rysownika tutaj zaraz obok. To ja jego pokażę. Dwa, dwa, dwa. 195-321, tak jest numer do Radia Kontestacja. I zapraszam, żeby coś powiedzieć od siebie jeszcze dla Unii. Albo można pogadać o PRL-u, bo też był taki wątek tutaj. Trochę dziwne, nie? To mnie zaskoczył ten telefon. Zupełnie poważnie ja bym jakoś chciał się w polemikę tutaj wbić a propos tego PRL-u, ale jestem w ogóle nieprzygotowany. To nie dlatego, że to jest trudny temat, tylko dlatego, że jest... Nie wiem, od czego zacząć. No, ale jakby ktoś chciał... to hej, zapraszam. Przy okazji, zrobiłem taką jedną małą rzecz techniczną, bo właśnie 10 minut do końca audycji już zostało, to ja chciałem podziękować sponsorom Radia Kontestacja, bo dzięki nim tutaj istniejemy i sobie radzimy. I no dzięki nim i naszej dobrej organizacji oszczędnej tego wszystkiego. I na przykład ostatni sponsor się nazywa Mały Biały Domek na Końcu Świata, który nam dał kupę pieniędza. I bardzo dobrze, dziękujemy bardzo. Radio to spożytkuje dobrze, ale chciałem zobaczyć, co to jest ten Mały Biały Domek, bo był link. I okazało się, że to był mały domek w Islandii, na Islandii. Po prostu taki domek na końcu świata, autentyczny, no Islandia, nie? No to gdzie jeszcze możesz dalej pojechać? No gdzieś tam można, ale... Islandia jest rzeczywiście taki koniec świata i można sobie wynająć. No tanio nie ma, no ale jak ktoś chce jechać na koniec świata, no to nieważne, czy jest drogo, czy tanio, tylko żeby to był naprawdę koniec świata, święty spokój w ogóle. Więc dla tych, co ich stać, to ja polecam naszych słuchaczy, bo muszę przyznać, że nasi słuchacze to są jedni z najfajniejszych ludzi, jacy są. Na pewno w internecie. Większość w każdym razie. Także dzięki Tomkowi, i Stanowi, i Riakart, a to też jakiś link. O, fajnie, Riakart, nie wiem. Łukasz z Warszawy, dzięki. Instagram też można tam zareklamować. I Contest Club z Londynu. O, właśnie. No, i wszyscy, którzy chcecie sponsorować, to nie krępujcie się, jest fajne miejsce do pogadania i do porysowania. A propos, no, banan się już nie ucieszył. No dobra. No właśnie na trzecie padł najkrótszy kawał lotniczy. Dreamliner wylądował w Modlinie. Ale śmieszne. Ja właśnie dopiero co leciałem i oba loty między Anglią a Polską latałem i oba loty miały być z Modlina i nie było, ani jeden nie był. I było to rzeczywiście żenujące. Jakoś często jestem w centrum wydarzeń, nie? I właściwie dobrze, że nie było w Modlinie, bo ja bym się trochę bał startować i lądować na tym lotnisku teraz już. Na tym ogórku, który jest narysowany, był nawet światłocień, mówi Godfather i mówi Szacun. No widzicie, grafik. By the way, właśnie, hej, to by było dobre miejsce, raport Martina, dla grafików, żeby mogli się... Fajny jest ten rysunek rzeczywiście. Żeby mogli pokazać, co potrafią i wiecie, no może pracę znaleźć, pracę... No zęby się pojawiły. Pracodawcy jacyś, nie, szukający grafików. A propos, grafik, który rysuje... Dzisiejsze ilustracje do audycji no jest dostępny. Jak ktoś potrzebuje grafika, to niech się zgłosi. To ja odeślę do tego grafika. O, macie próbkę rysowania na żywo.
Dobra, okej, okay. O czym tutaj miałem? Hej, skończmy z tą Unią Europejską. Ja wiem, jak się temat się nie jakoś rozlał na zbyt duże płacenie. Albo zbyt duże płacenie. No, na darmowe rzeczy, które nam państwo oferują. No. Ale jak już są te walentynki, albo były, to hej, no nie, no życzmy coś Unii Europejskiej. Przecież co byśmy życzyli Unii Europejskiej? No, większość z nas, żeby się skończyła pewnie i żeby dała nam święty spokój. Ale jak się pomyśli o Trybunale w Strasburgu, to pomyślcie, nie będzie wam brak tego, żeby było się do kogo jeszcze odwołać, jak polskie sądy dadzą dupy we wszystkich instancjach? No bo rzeczywiście, no to jednak by był plus. Potem 300 milionów euro. No patrzcie, 300. W ogóle zły kolor. Nie wiem, jakie się tutaj kolory wybiera, ale jestem tragicznym grafikiem zupełnie. 300 miliardów euro! Jej! I banany. To zawdzięczamy Unii Europejskiej. Jeszcze sądy. Jak się rysuje sąd? A taka waga jakaś. Waga. To jest waga? No jest taka niby waga. Nie wiem, jak się... Waga. O, waga. U, nawet. Ale zaszalałem. Ej, to wygląda jak ludzik, a nie waga. Bez sensu. Nie umiem robić wagi. Więc tak, sądownictwo, regulacje, wszelkie regulacje. Książka narysuję, która będzie synonimem regulacji. Tak, to będzie moja walentynka dla Unii Europejskiej. Biurokracje, regulacje. Hej, strefa Schengen. Aczkolwiek to nie ma nic wspólnego z Unią Europejską właściwie, ale ma coś wspólnego z tym dążeniem, z filozofią stojącą za Unią Europejską. Więc... A nie za bardzo, ale bym mógł dodać strefę Schengen. Właśnie nie wiem, jak zrobić. Brak granic. O, wiem, narysuję słup graniczny. O, to jest słup graniczny. A to jest granica. Czy to jest, wygląda jak słup graniczny? No i tak, i przekreślony słup graniczny. Tak jest. Na czerwono. Nie ma granic. Nie ma granic. No i jeszcze zawdzięczamy im to, że... Najważniejsze, to co jest najważniejsze, że o wiele fajniej jest bankrutować wspólnie z całą rodziną państw europejskich. Narysuję tutaj w związku z tym kieliszeczek. To chyba źle tak wygląda kieliszek. O. Dlaczego kieliszek? No bo to jest symbol wspólnoty, wspólności, tego, żeby no, razem się napić, razem... też zbankrutować, nie, bo to zawsze przyjemnie, a nie, że my tu sami Polacy, jak już skończą się pieniądze i nie będzie od kogo pożyczać, to wtedy, że tak wyrażenia amerykańskiego użyję, że kupa wpadnie w wentylator, to żebyśmy nie byli sami w tej kupie, tą kupą obryzgani. Razem z nami będzie Francuz, będzie Niemiec, będzie Rusek, każdy będzie. Nie, Rusek nie akurat, bo oni chyba mają trochę lepiej. No, dzwoni słuchacz. Cześć. A, nie ten guzik. Teraz dzwoni słuchacz. Cześć. Cześć. Mhm. Co byś dodał? Panie, ja bym dodał jeszcze to, że Unia Europejska szerzy pokój na świecie, tak? Bo zapomnieliśmy o pokojowej nagrodzie Nobla dla Unii Europejskiej. Tak jak i to jest do bardzo ważna rzecz. Baracka Obamy, który wysyła ostatnio dużo dronów w ramach szerzenia pokoju na świecie, jak to noblista. A rzeczywiście, Unia Europejska dostała Nagrodę Nobla. To pokój jest przynajmniej łatwo narysować. Rzeczywiście, no tak. To jest bardzo ważna sprawa, której zapomnieliśmy. Mhm. Pokój tylko dzięki Unii Europejskiej, bez niej by nie było. Czy to jest pokój, czy anarchia? Nie wiem, się wszystko jedno na jedno wychodzi. To a jest... druga sprawa jeszcze, którą tak, chciałem pokój. Dodać, to to, że Unia Europejska bardzo często wywołuje dużo uśmiechów na twarzy studentów, którzy dostają darmową kasę, także... Oczywiście, studenci i darmowa jest. Kasa! Ale jak to narysować, to nie wiem. Właściwie to by trzeba narysować seksem i chlaniem. Wódka już jest. A tego drugiego nie będę rysował chyba jednak. No dobra, to tyle ode mnie. Na dobrze. Razie. Dzięki. To był Przemek, który też cieszy się z Unii, tak jak my wszyscy. A! Dobrze. Słuchajcie, raportu Martina, ostatnie minuty, w których możecie podziękować Unii Europejskiej za coś jeszcze. Hej, no musiałem coś przegapić. A, prezerwatywę mam narysować jako symbol studenta, tak? Właściwie bardzo dobry pomysł, to ja spróbuję, czekajcie. Thank you.
była prezerwatywa prążkowana, bo studenta stać, dzięki temu, że dostaje dużo dotacji. W ogóle za mało jest pieniędzy tutaj. Wszędzie powinno być pełno pieniędzy, zielonych. Nie wiem, jak wyglądają banknoty właśnie euro. Właśnie nie używam euro za dużo w życiu. Euro! Wszędzie euro! Jak bankructem jestem. Jak kryzyse. Kryzys. Dobra, dobrze, dziękuję. No nie wiem, czy powinniśmy dziękować Unii, że nam... O, wow, tutaj jest ta lepsza walentynka. Proszę, to same pomysły. Wow, to jest lepsze. Czy powinniśmy podziękować Unii Europejskiej za to, że ominął nas kryzys? Bo wielu ludzi uważa, że tak, to jest zasługa Unii Europejskiej. Bez Unii to by było jeszcze gorzej. Na przykład wmawia się Irlandczykom, że to dzięki nim mają tak dobrze. Jak ich nie było w Unii Europejskiej, to było im dużo gorzej. Właściwie jest dokładnie odwrotnie, jak się prześledzi, co się działo w których latach. To było tak, że Irlandia dzięki obniżce obciążeń dla przedsiębiorstw przyciągnęła bardzo dużo inwestorów, no i zaczęła się szybko bogacić, no a potem weszła do Unii Europejskiej i niedługo potem zaczęła się bardzo szybko przestawać bogacić i zaczęły te obciążenia rosnąć. Rany, ale to jest chyba łatwe do zauważenia. Dlaczego ludzie ciągle mają te dziwne koncepcje, takie to przekonanie, znaczy takie nieuzasadnione wyjaśnianie, dlaczego to działa tak, a tam to działa inaczej. Znaczy, dlaczego na przykład to jest zasługa Unii Europejskiej, że mamy otwartość granic, bo to nie ma nic wspólnego z Unią, tylko z strefą Schengen. Przecież, albo co ma wspólnego wprowadzenie euro do bogactwa większego albo mniejszego kraju? Ja też nie wiem. No, zmiana waluty, rzeczywiście, ale dlaczego ma to być lepsze, że jest euro, a nie frank, albo funt, albo marka, albo co tam jeszcze? Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Dlaczego, że się łatwiej eksportuje i importuje? No tak, trochę łatwiej, ale z drugiej strony przecież są i minusy. Na przykład takie, że waluta jest niedostosowana do warunków panujących w jednym kraju, tylko do warunków panujących wszędzie, do średniej statystycznej. Inaczej mówiąc, na nikogo nie pasuje ta waluta. Nie, tak jest, tak jakby były majtki w jednym rozmiarze, uniwersalnym, i teraz wszyscy muszą w nich chodzić i to jest lepsze, niż jakby każdy sobie kupował swoje własne majtki. Nie, majtki to chyba głupi pomysł, nie? Ale spodnie, o, proszę bardzo. No, jaki może być efekt tego? No, że jeden ma za ciasne, a drugie ma za wąskie. Nie, jeden ma za ciasne, drugi ma za szerokie. Nie? To co w tym jest takiego dobrego? To ja nie wiem. Ale to się też zawdzięcza podobno Unii Europejskiej. O, coś się jeszcze tutaj rysuje. To te majtki. Nie. Wow, dzięki za euro. Erło mamy. Hej, okej, ostatni rzut oka na rysunki. To jest, uwaga, rysunek grafika, walentynka dla Unii Europejskiej, a to jest rysunek mój. Mój ma przewagę tylko taką, że ma lepszy kolor, poza tym wszystko jest tragicznie narysowane. No proszę, nawet jest kieliszka, nie dokończyłem. O rany, teraz jeszcze w dodatku jest niebieska wódka. Nie, dobrze, jestem tragiczny. Więc zostawiam je przy grafiku. No dobra, tyle było. Gumki europejskiej. Prawda, przepraszam, tej walentynki europejskiej, bo dzisiaj się trochę tematy porozjeżdżały na całą Unię Europejską, na PRL, na finansowanie rzeczy, ale ja myślę, że musimy w kontestacji, nie, poważnie już mówiąc, musimy więcej chyba zacząć mówić jednak o takich sprawach związanych już z ekonomią. Na przykład, dlaczego PRL zbankrutował? Czy w PRL-u naprawdę było źle, czy naprawdę było dobrze? I pod jakimi względami źle, i pod jakimi dobrze. Ja tylko jedną taką uwagę na koniec rzucę, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że wielu ludzi jest nowych, którzy przychodzą posłuchać kontestacji, zobaczyć i nie chciałbym, żeby nas uważali za jakichś fanatyków, którzy mają obsesję, na przykład wszystko tłumaczą wolnym rynkiem, a politykom nic, bo rzeczywiście polityka ma duży wpływ na to, co się dzieje też. Ale weźcie chociaż taką jedną rzecz pod uwagę, co do już PRL-u albo sposobu funkcjonowania państwa na zasadzie regulacji odgórnych, tak jak to miało miejsce w PRL-u. Były regulowane ceny, wszystko było pod kontrolą państwa, tak samo się robi w Europie teraz, a Hiszpania już zaczyna
kompletnie świrować. Już po prostu pieniądze za darmo, gwarantowane. No hej, tego nawet w PRL-u nie było. Tam trzeba było przynajmniej udawać, że się pracuje. A w Hiszpanii teraz nie trzeba udawać, nawet nie wolno pracować, żeby dostać pieniądze. 400 euro nie za udawanie, że się pracuje, tylko za niepracowanie. Wprost. Nie pracujesz, masz pieniądze. W PRL-u było to przysłowie, że czy się stoi, czy się leci, to tam 400 euro się należy. A w Hiszpanii jest przysłowie, gdy się nie stoi, lecz leży, to się należy. No nie wiem, może sobie wymyślę jakoś inaczej to przysłowie. No ale popatrzcie, że jakoś bardziej zaawansowane jest to, co się tam dzieje. No i dobrze, i teraz pomyślmy. Jedna rzecz do pomyślenia, samodzielnego przemyślenia. Jakie są efekty prowadzenia takiej polityki? Tego dawania za darmo, albo za to, że się robi byle co, nieważne co, albo za to, że się udaje, że się pracuje, byle jak. Jakie są efekty dla... No tak w praktyce już, nie teoretyzujmy. Zobaczmy, co się dzieje w Hiszpanii, co się działo w PRL-u, co się działo w innych krajach, kiedy się tak robiło, a co się dzieje w krajach, kiedy trzeba naprawdę się męczyć, pracować, jest wolny rynek i państwo nie rozdaje nic za darmo. No, na moje rozeznanie zawsze jest tak samo, to samo zjawisko. W tych krajach, gdzie się reguluje i daje za darmo albo za byle jaką pracę, za pośrednictwem państwa, tam jest, robi się bieda, robi się dziadostwo, robi się bezrobocie, albo nie ma bezrobocie, ale za to jest, są wszędzie kolejki, z drugiej strony, są fatalne jakości produkty i nie do zdobycia i tworzą się absurdy typu, że kupuje się w mięsnym papier toaletowy albo w pasmanterii mięso i tak dalej. No bo po prostu wszystkiego brakuje. Zawsze się musi skończyć w jakiś sposób zły dla klienta. Albo się zrobi naturalne bezrobocie, które jest, wynika... No, rynek tak reaguje po prostu. Albo państwo przydusi ceny, zmusi, żeby ceny były niższe, czyli zaingeruje jeszcze w wolny rynek i wtedy... To całe zło wynikające z prowadzenia złej, interwencjonistycznej polityki państwa wyjdzie drugim bokiem, czyli takim, że będą wszędzie kolejki i nie będzie się dało niczego kupić. Zawsze coś, to się źle kończy. Ludzie, naprawdę, popatrzcie poważnie, to się źle kończy, nie można rozdawać pieniędzy za darmo. Na zdrowy chłopski rozum pomyślcie. Nie da się brać pieniędzy z księżyca. Zabieranie tym, którzy robią dobrą robotę, pracują, w podatkach zabieranie im, pracodawcom, choćbyśmy ich uważali za złych i wysysających, to pamiętajmy wysysających tam no, krew z proletariatu zdrowego, ludzi, którzy pracują, no nawet jeżeli, to oni tworzą miejsca pracy, nie państwo, to tylko dzięki nim ludzie mają jakąkolwiek pracę, bez nich nie będzie żadnej pracy, więc chyba lepszy pracodawca krwiopijca niż kompletny brak pracodawcy. No bo nawet jeżeli państwo da zasiłek, to w końcu się znajdzie w sytuacji, że nie będzie miało od kogo zabrać, żeby dać ten zasiłek. To nie jest takie trudne do zrozumienia. Nie mówię tutaj jakichś fanatycznych dziwactw. To są logiczne, wynikające rzeczy i z praktyki, potwierdzonej wiele razy w wielu krajach i z teoretycznego umocowania w ekonomii, w klasycznej takiej ekonomii, wprawdzie, my to nazywamy szkołą austriacką, ten rodzaj ekonomii, ale tak naprawdę to jest naturalna ekonomia, wynikająca z zachowania ludzi na rynku. Dobrze, to było tyle mojego ględzenia. Jeszcze na koniec odbieram Jacka. Cześć, Jacek. Jeszcze coś powie na koniec. Cześć, Martin. Cześć, Jacek Blacha na koniec dzwoni. To szybko. Tak, ale jakby, wiesz, co jest w tym wszystkim takie, jakby to powiedzieć, najbardziej przygnębiające, tak? Czy coś takiego... Coś takiego, co jest dla mnie jakieś takie bardzo destruktywne, tak? To jest to, że ludzie, którzy naprawdę coś potrafią, tak? Którzy coś tam robią, tak? I w normalnych warunkach by, że tak powiem, otrzymywali duży zwrot z tego, z tych swoich nakładów, tak? No, tak. Takim miejscem chociażby jest radiokontestacja, tak? Przecież gdyby rzeczywiście ten wolny rynek no już nie istniał w 100%, tak, ale był o wiele, wiele większy niż jest dzisiaj, tak, no to przecież radiokontestacja by rosła o wiele, wiele szybciej. Co do tego chyba nie ma wątpliwości. To właśnie w tym wszystkim najgorsze jest to, że ci ludzie, którzy w normalnych warunkach, takie ja mam wrażenie, którzy w normalnych warunkach by otrzymywali duży czy też wystarczający zwrot, tak, w sytuacji
obecnej, kiedy obserwują te wszystkie okoliczności dookoła, dochodzą do przekonania, że i to jest, wiesz, to jest takie no pragmatyczne, ale dosyć negatywne podejście, tak? Że jak wszyscy biorą, no to ja też wezmę, tak? Bo nie będę frajer, nie? No na wolnym rynku zyskują ci, którzy pracują efektywnie, mądrze, którzy się umieją organizować. I oni dostają rzeczywiście no nagrodę za to, że są pracowici. No kiedy się interweniuje wolny rynek, to nagrodę dostają ci ludzie, którzy są właśnie dokładnie odwrotni, którzy nie myślą zapobiegawczo, nie oszczędzają, nie inwestują mądrze, ich wysiłek jest źle zorganizowany, to oni dostają nagrodę, bo dostają wszystkie zapomogi, zasiłki, zwolnienia, ulgi. No więc to jest chyba zła motywacja. No tak, ale zdajesz sobie z tego, to już ostatnie zdanie, zdajesz sobie z tego sprawę, że w obecnym układzie nawet ci, którzy, jak to mówisz, są zaradni, tak? Którzy dokładnie wiedzą, czego chcą i osiągnęli już jakiś sukces, tak? To oni się rozglądają dookoła siebie i widzą, kurczę, wszyscy biorą, nawet ci nieudacznicy, to my weźmiemy także, tak? To jeszcze bardziej, że tak powiem, pogłębia patologię tego systemu, tak? Wiesz co, że oni biorą, to nie jest aż taki straszny problem, bo ważne jest ostatecznie, żeby te wszystkie środki, które są w gospodarce, te pieniądze i ta praca, żeby one były efektywnie gospodarowane. Więc jeżeli to weźmie człowiek, który wie, co z tym zrobić i zużyje to na potrzeby innych ludzi w efektywny sposób, to będzie dobrze. Tylko że cały ten system zniechęca do efektywności. Zachęca do tego, żeby wydawać na prawo i lewo, nie myśląc, nie licząc się z kosztami w ogóle. To jest złe, bo wszystko działa nieefektywnie. Jeżeli działa nieefektywnie, no to nie tworzy bogactwa, tylko go zmniejsza. No bo wiecie, każdy człowiek, wszystko co mamy, wszystko co możemy kupić za pieniądze, które mamy, pochodzi z pracy, z tego co robimy. Więc chodzi o to, żebyśmy w jak najszybszym czasie, najkrótszym, zrobili jak najwięcej, jak najlepszych rzeczy, wszyscy. I wtedy wszyscy będziemy bogaci tą pracą, którą robimy. A tak jak jest nieefektywnie, to wszyscy będziemy biedni, będziemy prać w proszku XI, no. Na który, no tak, tylko tutaj, który będzie produkować ja bardziej 10 tysięcy osób zamiast 100. No. Ja tutaj bardziej zmierzałem do tego, że w momencie jak to w jakiś tam sposób, powiedzmy, nie wiem, się załamie, czy dojdzie do jakiegoś punktu granicznego, tak, no to jednak ci ludzie, którzy już coś osiągnęli, powinni reprezentować jakieś inne postawy, tak, żeby nauczyć tych, którzy nie wiedzą, jak to się robi, żeby im pokazać, że jednak takie no branie czegoś za free i życie w takiej dziwnej symbiozie z państwem nie jest czymś dobrym, tak? A tymczasem no oni robią dokładnie to samo, tak? No to jest... W Radiu Kontestacja mamy mnóstwo przedsiębiorców, którzy no właśnie zrobili sami coś i uczą innych ludzi, jak myśleć, jak pracować, żeby samemu się bogacić, jeszcze innym pomagać przy tym. Także no nie jest aż tak źle, robimy co możemy, uczymy ludzi, bo to się naprawdę wszystkim nam przyda. Zamiast no, a tak brać, nawiasem, to pracować. A tak nawiasem mówiąc, to z tym rysowaniem to świetny pomysł. A dziękuję bardzo, w imieniu grafika. Właśnie, okej, dobra, no to dzięki. Dzięki, za komentarz na razie. Ostatni, na razie. Przy okazji, właśnie, ostatnia grafika, którą możecie zobaczyć, no to nie jest ta. Hej, grafik, pokaż walentynkę na sam koniec. To jest moja walentynka dla Unii Europejskiej. Co ciekawe, miała być ironiczna, ale niektóre rzeczy się okazały naprawdę pozytywne. No dobra, trudno. I właśnie to jest dobry pomysł, ok, rysowanie na koniec. Jeżeli chcesz być grafikiem w raporcie Martina i robić sobie tam dłubać, rysować, może być kilku grafików, nie ma problemu, to zgłoś się do mnie. Jedyny wymóg, no oprócz tego, żebyś w ogóle umiał cokolwiek narysować, żeby to było fajne, śmieszne i na bieżąco, i żebyś miał komputer i tak dalej, to jedyny wymóg techniczny jest taki, żebyś miał komputer z publicznym numerem IP. I wtedy ja będę mógł pokazywać ludziom to, co ty rysujesz. No, a jak to technicznie zrobić, to ja ci już napiszę mailem, się zgłoś i będzie fajnie. Może taki konkurs grafików potem na koniec. Dobra, okej, okay, fajnie było. To był raport Martina, opóźniony z powodu prywatnych walentynek. Dzisiaj były publiczne. Na Unię Europejską sobie ponarzekaliśmy, ale plusy były dwa. Strasburg i to, że będziemy bankrutować razem, rodzinnie, wspólnie i to będzie fajne. Też przy okazji ja byłem w hostelu nie tak dawno,
w Londynie, byłem sobie w hostelu, bo bardzo lubię hostele, po prostu strasznie lubię. Tam się spotyka mnóstwo ludzi zawsze z całej Europy, z całego świata. Było tam dwóch gości z Chile, jeden gość z Quebecu, jeden gość z Belgii. Gadaliśmy po francusko, hiszpańsko, włosko, angielsku. Po angielsku tam mało kto mówił właśnie dobrze, to tylko ja, ten gość z Quebecu, a reszta bardzo dużo ludzi po francusku, co ciekawe. No, jest, fajne to jest, że się można rzeczywiście tak poczuć w takiej fajnej rodzinie europejskiej. I stwierdziłem, że jednak Europejczycy się aż tak bardzo nie różnią od Polaków, że to nie jest aż taka duża różnica. Każdy ma tam inną mentalność trochę, inaczej rozkłada akcenty, priorytety ma trochę inne w życiu, ale ogólnie jest podobnie. Mówienie o wolnym rynku w Polsce, w Anglii, we Francji czy gdzieś jest tak samo trudne, z takimi samymi oporami, ale tak samo dużo jest ludzi, którzy to rozumieją. No na przykład w tym hostelu spotkałem gościa, który rozumiał, nie ze wszystkim się zgadza, ale no, rozumie, że ta krzywa z lewej strony to jest to, co naprawdę jest w rzeczywistości, a ta z prawej strony to są wymysły głupich polityków albo ministrów, którzy nie mają bladego pojęcia o tym, jak działa gospodarka. Więc myślę sobie, że kontestacja mogła się spokojnie rozszerzyć na całą Europę właściwie. Nie? Robi takie Radio Wolna Europa. Czemu nie? Może są jacyś chętni nadający, żeby po angielsku ponadawać dla ludzi w Wielkiej Brytanii. Od tego by było dobrze chyba zacząć. Nie? Dobra, to są nasze... No hej, no dobra, grafik nie włączył walentynki. No dobra, trudno. No i to jest minus z grafikiem. O, jest walentynka na koniec. To był raport Martina. Mówi Martin Rechowicz. Pamiętajcie, piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com. Sponsorujcie audycję. Na tablet dla mnie lepiej już chyba nie zbierać, bo ja rysuję fatalnie. Ale grafików, którzy się chcą zgłaszać, żeby ilustrować program, zapraszam. To jest bardzo fajny pomysł, coś się udało, widzicie, wymyślić taką metodą próbowania, błędów. To jest właśnie ta żywość przedsięwzięć, która działa, która prowadzi do najlepszych, fajnych wyników, odkryć, jakichś nowych rozwiązań fajnych. I to jest ten problem z regulacjami, planowaniem, że czegoś takiego by się nie dało zrobić, no bo to wszystko jest niezaplanowane. Dobra, to był raport Martina. Dobranoc! Albert, wychodzimy!